Witajcie kochani w kolejnym odcinku Domu pod Zorzą. Dzisiaj podzielę się z Wami moją poranną rutyną i mam nadzieję, że zachęcę Was do stworzenia własnej wersji. Zapraszam. Witajcie w Domu pod Zorzą. Nazywam się Magda, jestem żoną, mamą i panią domu. Na moim kanale poruszam tematy dotyczące domu. Wszystkie guru produktywności mówią, że poranna rutyna jest podstawą produktywnego życia i sukcesu w życiu, a ja powiedziałabym, że jest podstawą po prostu dobrego dnia. Już wrzesień minął, a wrzesień to taki miesiąc, w którym większość z nas szuka właśnie powrotu do rutyn, do rytmów, do jakiegoś zorganizowania po czasie letnim. No więc ja wróciłam do mojej rutyny, którą w sumie już stosuję od 2 lat, z małymi zmianami tu i tam. I pomyślałam, że może zachęci Was to do stworzenia własnej. Dla mnie dzień zaczyna się od łazienki, pościelenia łóżka i przebrania się w strój do fitnessu czy do ćwiczenia, bo mnie to zachęca do uskutecznienia tego fitnessu. Mąż wychodzi z domu o 6:15 do pracy, a ja rozpoczynam mój czas z Bogiem, czyli czytam Biblię, modlę się i jeśli czas pozwoli, to czytam fragmenty różnych książek, przez które przechodzę w obecnym czasie. Leje 6 stopni, jest naprawdę chłodno. Sprawdzam moje ciasto na chleb, na zakwasie, ale chyba jeszcze zostawię na parę godzin. I zaczynam moją owsiankę w Instant Pocie, czyli w tym szybkowarze. Jest to świetne rozwiązanie, dlatego że używam owsiankę pełnoziarnistą i normalnie gotowałaby się około godziny, a w szybkowarze około 10-15 minut. Już jest 7, więc trochę jestem czasowo do tyłu, bo zazwyczaj zaczynam moje ćwiczenia około 6:45. Ale jest ok. Szczególnie, że walczę dzisiaj trochę z przeziębieniem, więc zamiast zrobienia sesji fitnessu, zrobię po prostu sesję rozciągania się i ćwiczeń z fizjoterapii. Osobiście płacę za apkę, którą używam do moich codziennych ćwiczeń. Bardzo dużo jest darmowych różnych sesji i kanałów na YouTubie, ale osobiście mnie się jednak najbardziej sprawdza właśnie Beachbody, dlatego że od lat mnie to mobilizuje. Z tym, że w tym roku być może będę szukać trochę tańszej opcji, jako że coraz więcej się tych programów online pojawia. Tak czy siak, inwestycja w jakiś program pomogła mi właśnie w mobilizacji. Przebudzenia zaczynam pić wodę. Staram się wypić całą butlę, a nawet 2 do południa. Kolejną sprawą po ćwiczeniu zawsze włączam
pralkę, którą załadowałam już dzień wcześniej. Nie patrzcie na tą pralnię, bo stanowczo dziś potrzebuję mojego wkładu. Jesień się zaczyna wyraźnie. Po włączeniu prania zawsze staram się przez parę sekund, w zależności od pogody, popatrzeć na zewnątrz, na wschód słońca. Pomaga to podobno również w balansowaniu hormonalnym, gdy zwracamy uwagę właśnie na taki rytm światła słonecznego rano i w południe. Do owsianki dodaję nasionek chia, siemienia lnianego, do mojej również dodaję orzechów, cynamonu i mrożonych borówek i wrzucam trochę probiotyków w proszku. Następnie pakuję synka śniadaniówkę, to znaczy u nas to jest tak, że mają taką przygryzkę o 10, a później o 12 mają lunch, także pakuję osobno dwie niejako śniadaniówki. Przy okazji zauważyłam, że zamek się rozpruł, więc musiałam zmienić plecak synka. Na szczęście miałam jeden. Na śniadanie wraz z owsianką robię zazwyczaj tosta z masłem orzechowym lub migdałowym. Jak wiecie, mój starszy synek ma cukrzycę typu 1, dlatego staram się mu dawać mniej węglowodanów i używać chleba bezwęglowodanowego. I zawsze przy śniadaniu czytamy z dziećmi jeden rozdział naszej książeczki Devotional, czyli takiego spotkania z Bogiem dla dzieci, oraz modlitwy. No i przygotowujemy się do wyjścia. Odwiezienia synka, co zajmuje mi około godziny. Zabieram się za rutyny z systemu Fly Lady, systemu utrzymania domu, o którym mówiłam w osobnych odcinkach, link na górze i w opisie. Przy rozładowywaniu zmywarki pomaga mi mój 3-latek i dostaję za to naklejkę. Następnie jemy małą przygryzkę, muffiny z gorącą czekoladą, bo trochę zmarzliśmy. Otwieram okna w sypialniach. Synkowie ścielą swoje łóżka. Pościeli łóżko, ale zobaczcie, nie zauważył, co się dzieje na podłodze. Także trochę mu w tym pomogę, bo nie chcę, żeby wracał do zaśmieconej sypialni. Zauważyłam, że taka zasada z minimalizmu, że brud przyciąga brud, sprawdza się w wielu, wielu innych dziedzinach, nie tylko w odgracaniu, ale właśnie jeżeli synek wróci ze szkoły do takiego pokoju, to zupełnie nie będzie mu zależało i bardzo szybko ten pokój się przemieni w pole wojny. Zmieniam pranie i będziemy składać.
side of my mind, bringing all the doubt and all my fears, all tangled up, caught in all of the lies. I'm searching for the missing piece, but looking for a song to sing to calm this heart inside of me. Od trzeciego roku życia synek pomaga mi w sortowaniu skarpetek. To jest jego taka mała robota. No w końcu pralnia wygląda jakoś cywilizowanie. Środa, więc w systemie utrzymania domu Fly Lady robię podłogi. Na szczęście mamy rumbę, więc rumba może niektóre części domu poodkurzać, a ja tymczasem mopuję moim odkurzaczem mopem, który bardzo, bardzo lubię, o którym już wspominałam tutaj parę razy na moim kanale. Jest 11:30 prawie i nastawiam stopera na 15 minut, aby odgrać nasze szafki przy łóżku. Jako że w tym tygodniu w systemie Fly Lady jestem w sypialni naszej z mężem oraz łazience. But I found everything that I'll ever need, yeah. Deep inside you won't ever leave. Now I hold my head high, I can see. Yeah. Oh, it's the love you are, so unconditional to me, deeper than na czytanie z synkiem, na które pewnie spędzimy około 20-30 minut razem, po czym zrobimy razem lunch. Gdy nie pada, to staramy się usiąść na zewnątrz i na czytanie, i na zjedzenie. A ja dziękuję Wam jak zawsze za wizytę w domu pod zorzą. Zachęcam do skomentowania, jak wygląda Wasza poranna rutyna i już zapraszam do kolejnego odcinka. Yeah.